Moi drodzy, dzisiaj Pan Jezus wysyła swoich apostołów, wysyła 12 i daje im swoją moc. Daje im swoją moc. I dalej oni idą w tej mocy Jezusa, wzywają do nawrócenia, wzywają do nawrócenia i wzywając do nawrócenia wyrzucają złe duchy, uzdrawiają i namaszczają. I teraz ja myślę, że to wzywanie do nawrócenia ma bardzo dużo wspólnego z tym, co apostołowie robią. Że wezwanie do nawrócenia ma bardzo dużo wspólnego z wyrzucaniem złych duchów. Że wezwanie do nawrócenia ma bardzo dużo wspólnego z namaszczaniem. I że wezwanie do nawrócenia ma bardzo dużo wspólnego z uzdrawianiem. I tak, pierwsza rzecz. Pierwsza to jest namaszczanie. Powiedzmy sobie o namaszczeniu. Wiecie, o co chodzi z tym namaszczaniem? Oczywiście w tym fragmencie my widzimy to, co potem jakby stało się praktyką Kościoła, czyli sakrament namaszczenia chorych. Natomiast samo namaszczenie jest też obecne i było obecne w wielu miejscach, w wielu sytuacjach. W klimacie bardzo suchym ono symbolizuje takie wzmocnienie, powrót do życia. Człowiek był wyschły, skóra była popękana, a dzięki temu, że jest namaszczona, to jest pełna życia. Jezus wzywa do nawracania się, dlatego, że nasze życie jest pogrążone w słabości. Doświadczamy słabości i doświadczając słabości, jesteśmy wezwani do tego, żeby się nawrócić. I wiecie, kiedyś widziałem taki obrazek w internecie. Leży sobie człowieczek na kanapie, jest mu tak wygodnie, jest rozłożony, no po prostu chillerka i tak sobie siedzi, czy leży i ma podpis: przytłacza mnie ogrom moich możliwości. Wiecie, tak czasami myślę, że nasze doświadczenie słabości nie tylko jest związane z jakąś taką słabością fizyczną, ale myśmy chyba w wielu sytuacjach zachorowali na słabość. To znaczy, może bym nawet coś zrobił, ale mi się tak nie chce. No po prostu tak mi się nie chce. Brakuje mi życia, brakuje mi energii. Może bym coś podjął, ale jest mi tak trudno się zmobilizować. I wiecie, ludzie całe życie, długie dnie, długie godziny spędzają wpatrzeni w telefon i tylko skrolują TikToki, skrolują wszystkie te rzeczy, a to, do czego są powołani, to są powołani do tego, żeby przemawiać do tysięcy ludzi. Ale w tym momencie skrolują. Ludzie siedzą przez godziny przed komputerem i nie umieją sobie poradzić z tym, żeby nie obejrzeć kolejnego odcinka. Jak siedzą, to siedzą ciągiem przez wiele godzin, bo wyszedł nowy sezon, a to, co na nich czeka, to czekają na nich wiele osób, które potrzebują ich miłości. No ale oni chętnie by może podjęli tę misję, podjęli to powołanie do kochania, podjęli to powołanie tego, żeby pomagać innym, ale może jutro. I mamy ten, czy możemy mieć ten problem z naszą słabością. Jezus nas wzywa do nawrócenia, czyli do tego, żebyśmy naszą słabość porzucili. Posłuchajcie, to już starczy. Po prostu już starczy tego odwlekania. Już starczy. Znaczy odwlekania swojego powołania, podjęcia swojego powołania. Starczy już odwlekania tej miłości. Starczy odwlekania, pojednania, bo ty dobrze wiesz, czego potrzebujesz. Ty dobrze wiesz, do czego Pan Bóg cię wzywa. Więc starczy już odwlekania. Nawróć się. Gdy Jezus posyła apostołów i w ogóle wszystkim swoim uczniom daje władzę. I to słowo władza jest bardzo istotne.
To jest bardzo konkretny termin w języku greckim, exousia. I to jest o tyle ciekawe, że w Piśmie widzimy, że tylko Jezus ma tę władzę. I pamiętacie ten moment, kiedy Jezus naucza, ludzie na Niego patrzą i mówią, skąd On to ma? Bo przemawiał do nich jako, nie jako jakich uczeni w Piśmie, ale jako ten, który ma władzę. I właśnie tę konkretną władzę Jezus daje swoim apostołom. Tę konkretną władzę Jezus daje Tobie. Właśnie daje ją Tobie. Czyli tę władzę, którą jak widzieli ludzie, to mówili, no skąd On to ma? Skąd On to ma? Bo to nie jest takie normalne, takie typowe. Tę właśnie władzę Jezus daje Tobie. Więc starczy odwlekania. Po prostu ją weź. Po prostu z niej skorzystaj. Więc warto się zapytać, jakie jest moje aktualnie powołanie? Do czego Pan Jezus mnie wzywa? Kogo mam jeszcze bardziej kochać? To jest pierwsza rzecz, czyli nawrócenie przez namaszczenie, czyli nawrócenie, które przychodzi do tego, który doświadcza swojej słabości. Drugie, uzdrawianie. Nie wiem, czy wyście mieli takie doświadczenie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem uzdrowienie fizyczne. To było parę już dobrych lat temu na forum ewangelizacyjnym, które odbywało się w Gdańsku. Byłem jedną z osób, które uczestniczyły w tym forum razem z kilkoma znajomymi. I to był już któryś dzień, to był początek zupełny, pierwsza modlitwa, pierwszy moment. Ja w głowie miałem tylko to, że byłem wściekły na siebie, bo nie wypiłem kawy, a potrzebowałem bardzo tego dnia kawy. I byłem taki zmęczony i zaczęliśmy się modlić. Wiecie, to tam nie było jakichś takich, nie wiem, podniosłej atmosfery, takiej pompy emocjonalnej. Nie, no żeśmy zaczęli modlitwę w imię Ojca i Syna i każdy zaczął się modlić. I w pewnym momencie Kuba, który siedział obok mnie, padł na krzesło. I tak ja na niego patrzę, on wielkie oczy i mówi, słyszę, ja naprawdę słyszę. Bo się okazało, że przez wiele lat miał szum w jednym uchu. A w tym momencie ten szum ustał. I wiecie, ja nie wiem, nie pamiętam, czy wcześniej, czy potem, kiedykolwiek miałem w sobie tak wielką wiarę, jak zobaczyłem to uzdrowienie. Tak wielką wiarę. Wiarę w to, że Bóg jest. Wiarę w to, że On kocha, że Jemu naprawdę zależy. I teraz tutaj na naszych mszach z modlitwą o uzdrowienie bardzo często się pojawiają uzdrowienia, pojawiają się świadectwa ludzi, którzy doznają miłości Pana Boga też w taki właśnie sposób. I myślę sobie, że w tym wszystkim to, co jest najważniejsze, nawet nie jest to uzdrowienie fizyczne, ale przede wszystkim to, że Jezus wzywa nas do wiary. Że to jest po to, żebyśmy wierzyli. Ale nawet nie tyle, żebyśmy wierzyli w Niego, tak jakby On był obiektem naszej wiary. Że w tym wszystkim chodzi o wiarę Jemu. Że my mamy uwierzyć Jemu. W to, co On ma nam do powiedzenia. Bo zobaczcie, Jezus chce z nami nawiązać relacje. I to jest właśnie wiara. Relacja z Bogiem, relacja z Jezusem. My w centrum naszego życia możemy stawiać bardzo różne rzeczy. Możemy stawiać bardzo różne też osoby. Często zdarza się to dlatego, że w sercu mamy zwyczajnie wielką dziurę. I kiedy człowiek ma wielką dziurę w sercu, to może ją próbować zatkać różnymi rzeczami, różnymi osobami, relacjami, doświadczeniami. Ja tę dziurę w swoim sercu mogę próbować zapchać przyjaciółmi, karierą, sukcesami, nowymi wakacjami, nowym samochodem, poczuciem wyższości. Tak może być, nie? Tylko prawda jest taka, że chociażbym w tę moją dziurę wepchnął wszystkich ludzi, wszystkich przyjaciół świata. Chociażbym miał tam wiele pocztówek z najodleglejszych miejsc na świecie.
z najlepszych wakacji świata. Chociażbym miał wszystkie samochody świata i największą karierę, to może się okazać, że pomimo tego, że będę tam miał napchane wszystko, to pomimo tego ja ciągle nie będę szczęśliwy. Ja ciągle, zwyczajnie nie będę szczęśliwy. Kiedy Jezus posyła uczniów, to w Ewangelii Łukasza jest napisane, że jak oni potem wracają, to opowiadają mu, co zrobili. I tam jest dużo emocji, dużo radości. A Jezus mówi im tak: nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają. Uwaga, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Z tego się cieszcie. Ciesz się z tego, nie co posiadasz, nie co możesz kolekcjonować, ale z tego, że twoje imię jest zapisane w niebie. Dlaczego? Bo Bóg cię kocha. Bo Bóg cię kocha. Więc jeżeli szukasz wiary, jeżeli szukasz szczęścia w życiu, to tak naprawdę to, co możesz próbować zrobić, to żeby to pozwolić, żeby On cię przekonał do tego, że cię kocha. On umie to zrobić, ale ty mu pozwól, żeby On cię do tego przekonał. Żeby pokazał ci, że chce mieć relację z tobą. I trzecia rzecz. Uczniowie wzywają do nawrócenia i przy okazji wyrzucają złe duchy. To znaczy pomagają, żeby człowiek się z Bogiem pojednał. I my musimy się z Bogiem pojednać. Dlatego, żeśmy się z Nim pokłócili. Pokłóciliśmy się z Bogiem, to znaczy, że daliśmy się zwieść czy uwieść. Daliśmy się uwieść grzechowi. Ja zwyczajnie grzech polubiłem. Ja mogłem polubić grzech. Zacząłem mieć wrażenie, że mam prawo grzeszyć. Że mam prawo. Że grzech się wpasował w moją codzienność. On stał się moją codziennością. Stał się moją reakcją na stres. Stał się moim sposobem rozwiązywania konfliktów. Grzech stał się sposobem zapewnienia sobie spokoju. Jesteśmy wezwani do nawrócenia, czyli do kompletnej przemiany naszego myślenia. Do przemiany. Bo nasz grzech może polegać na tym, że my się nawzajem pożeramy. Że pompujemy naszą pychę. Że nosimy urazy. Dajemy siebie szarpać naszym nieuporządkowanym popędom. Mamy w sobie poczucie niebezpieczeństwa i dlatego zakorzeniamy się w tym, co stworzone. Innym ludziom zazdrościmy tego, co posiadają, jacy są, jak wyglądają. I to jest nasz grzech. Więc czas zmienić myślenie. Bo jeżeli Jezus ciebie wzywa do nawrócenia, jeżeli wzywa do nawrócenia nas, to Jezus nam mówi, że nasze bezpieczeństwo, że twoje bezpieczeństwo, że twoje spełnienie, że twoja radość, że twoja wolność zależy od Niego. I zależy od tego, że On cię kocha. Że w Jego miłości jest twoje bezpieczeństwo, jest twoja wolność, twoje spełnienie, twoja radość. Że na tym to polega. Więc On mówi, że niczego tobie nie brakuje, że cię kocha nie dlatego, że zasłużyłeś, ale dlatego, że jesteś, że twoje imię jest zapisane w gwiazdach, że On za ciebie oddał swoje życie, żeby cię wyzwolić z tego, co nie pozwala ci rozwinąć skrzydeł, że jesteś z królewskiego rodu, to znaczy twoim przeznaczeniem nie jest niewola, ale twoim przeznaczeniem jest radość dziecka Bożego.
Więc czy pozwolisz Mu przekonać się do Jego planu na Twoje życie? Czy podejmiesz to wezwanie? Podejmiesz nie jutro, ale dzisiaj.